A teraz powtórka z tego pięknego domeczku. Dom w Palma de Gandia, duży, 170 metrów kwadratowych, 5 sypialni do remontu, ale już można wejść mieszkać i remontować sobie stopniowo, ponieważ woda, prąd jest, kominek. Jakieś pomieszczonko magazynowe. Tu mamy taki hol, gdzie możemy sobie postawić rowery czy skuterek. I w ogóle sam fakt, że można wjechać sobie tutaj prosto z ulicy, to już jest super, nie? Tutaj mamy pralnię, to wszystko ładnie można zrobić. Łazienka z kabiną prysznicową. Super rzecz na wynajem letni. Kuchnia. To też wymaga remontu, ale mówiłem, że mebelki można kupić na przykład w Ikei za 300 euro całą kuchnię. To idziemy do góry. I tutaj mamy hol i kolejne sypialnie. Tu też jest kominek. Tu jest wyjście na tarasik zewnętrzny. No niestety nie jest to taras z widokami na zewnątrz, ale można tu sobie zrobić stoliczek. Można to przerobić po swojemu. I kolejne sypialnie. Jedne tutaj. Jest nowo naprawiony dach. Jeżeli są jakieś ślady tutaj wilgoci, tak jak tam widać w rogu, to jest jeszcze z poprzedniego zacienkającego dachu. Mamy zrobione to na tip-top, naprawione. I malutki balkonik i widok tam w oddali na morze. Takie te uliczki wąskie. I cena 35 tysięcy euro. I tu już od razu mówię, że próbowano tu robić oferty, ale poniżej tej ceny właściwie nie zejdzie. Jak to tam uważa? Bo ja uważam, że cena jest bardzo dobra. Jak na duży dom z takimi warunkami. I z wodą, i z prądem. Czekam na oferty. Pedro68@atlen.pl